poniedziałek 29 sierpnia strażacy z jednostki OSP Cieszyn-Mnisztwo przywitali nowy wóz strażacki. By sfinalizować zakup, ciągle potrzeba im około kilkunastu tysięcy złotych. Dlatego cały czas liczą na wsparcie finansowe. Czyli nie jest to jeszcze oficjalne przekazanie samochodu, bo jest to odebranie. Dzisiaj odbyło się szkolenie u producenta tego samochodu w zabudowie Szczęśniak, gdzie odbyło się szkolenie wszystkich naszych kierowców z wyposażenia tego pojazdu. No, przed nami jeszcze troszeczkę pracy, bo musimy go przerejestrować, ubezpieczyć. No i co najważniejsze, to to, że brakuje nam jeszcze 15 tysięcy złotych na zapłacenie faktury. No, dzisiaj została wystawiona faktura i od dzisiaj mamy 30 dni na to, żeby uzbierać te pieniążki. Także powiedzmy, że jeszcze też troszeczkę wysiłku przed nami. Ale nie ukrywam, że to już jest kropla w morzu tego, co faktycznie kosztuje ten samochód. No, samochód został zakupiony za 882 tysiące złotych. Także wiemy, że na tą chwilę samochód już kosztuje 940, także zdążyliśmy jeszcze, narzekaliśmy, że jest duża inflacja, ale teraz jest jeszcze większa, także powiedzmy, że teraz to już by był bardzo duży wysiłek. Także cieszę się, że udało się to zrobić sprawnie, szybko, no i dlatego efektem, owocem tego jest to, że ten samochód stoi dzisiaj tutaj już w garażu. W ogóle montaż finansowy tego samochodu jest z trzech miejsc. Jedno miejsce to jest gmina Cieszyn, to jest 430 tysięcy. Drugie dofinansowanie 300 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego. Kolejne 89 tysięcy to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. No a reszta to nasz wkład plus wkład naszych mieszkańców, za co serdecznie dziękuję, że mogliśmy liczyć na Was, że udało się nam uzbierać. No, trzeba też powiedzieć, że jakby w tym roku jako OSP daliśmy rekordowy wkład własny, bo on jest na poziomie praktycznie 70 tysięcy złotych. No, w przeszłości żadna OSP nie musiała jednak takiego wysiłku podjąć. Natomiast cieszę się, że udało się jakby to sfinalizować i że no i że mamy samochód dzisiaj w garażu. Prawda jest taka, że byliśmy ostatnią ochotniczą strażą pożarną w gminie Cieszyn, gdzie nie mieliśmy średniego samochodu, mieliśmy tylko lekki samochód. Także tutaj jest no, jednak no, zupełnie inna półka. No, jest 3000 litrów wody, jest 300 litrów środka pianotwórczego, napęd na cztery koła. No, także no, zupełnie inna forma działania. Jest autopompa. Są zmontowane w siedzenia cztery aparaty powietrzne, gdzie możemy po prostu się od razu w drodze do zdarzenia w nie ubrać już w samochodzie. Natomiast wcześniej było tak, że musieliśmy przyjechać na miejsce, otworzyć skrytki i dopiero zacząć ubieranie. Także to też miało znaczenie jakby na opóźnienie w działaniu. Wydaje mi się, że najlepiej by było życzyć tego, żeby służył jak najlepiej mieszkańcom. No a wiadomo, no, ile wyjazdów, tyle przyjazdów. No a cóż, no, czym więcej będzie jeździł, tym więcej nieszczęścia ludzkiego. Także nie wiem, czy to jest akurat dobry powód życzyć sobie dużo wyjazdów. Natomiast na pewno jesteśmy najdalej oddaloną strażą, ochotniczą strażą od jednostki ratowniczo-gaśniczej w Cieszynie. Także na pewno ma to znaczny wpływ na poprawienie bezpieczeństwa tutaj w mieście Cieszynie. No i no nie ma co ukrywać, no, przy tym jak dwa lata temu dostaliśmy selektywną syrenę selektywnego alarmowania, no to jeżeli jesteśmy zadysponowani w tym samym czasie, to często się zdarza, że jesteśmy w stanie się zorganizować tutaj przed Państwową Strażą Pożarną, przed jednostką ratowniczo-gaśniczą, a więc po prostu uważam, że na pewno jest to wzmocnienie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Przemówienie będzie krótkie. Dziś stała rzecz niemożliwa, stała się możliwa. Także po prostu jest dla nas to wielkie święto, że mogliśmy zawitać tutaj taką nową furą do garażu. Dziękuję Wam wszystkim za przyjście. Zapraszam na lampkę szampana, potem do sali na kabusie i na kawałek ciasteczka i później na kiełbaskę z ogniska, kto będzie chętny, zapraszamy. Także zapraszam wszystkich na szampana.
Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.